Od dawna powtarzam, że najlepsza nawigacja to ta w telefonie. Ale mówię o mapach Google, a nie Apple. W mojej Mazdzie w ogóle nie ma wbudowanej nawigacji, więc to telefon prowadzi mnie do celu. Ale jest coś lepszego niż tylko telefon z Google Maps i wskazówkami z głośnika. To Android Auto. Co to jest? Jak to zainstalować? Jak tego używać? Android Auto to aplikacja Google, która zmienia Twój telefon w system inforozrywki w samochodzie. Masz nie tylko mapy Google, ale i swoje kontakty z telefonu, swoje spotkania z kalendarza. Wszystko w jednym miejscu. W Polsce Android Auto działa, ale nie jest oficjalnie wspierane. Czyli nie pobierzesz go, tak jak innych aplikacji, ze sklepu Google Play. Trzeba poszukać pliku instalacyjnego gdzieś w internecie. Taki plik nazywa się APK, jakby ktoś chciał wiedzieć. Gdzieś, gdzie jest bezpiecznie go pobrać. Dla mnie takim miejscem jest strona dobreprogramy.pl. Link do instalacji Android Auto w opisie tego wideo. Konieczne będzie też włączenie w telefonie możliwości instalacji oprogramowania spoza sklepu Google Play. W zależności od wersji systemu i telefonu, jaki masz, będzie to wyglądać różnie, ale lepiej to wyłączyć z powrotem po instalacji. Podstawa to nawigacja. Android Auto czerpie dane z map Google, a one najzwyczajniej w świecie są najbardziej precyzyjne i najbardziej aktualne, bo masa ludzi ma telefony z Google. Co za tym idzie? Jeżeli 5 km przed Tobą robi się korek, bo coś się stało niedobrego na drodze, to Google już o tym wie, bo sygnały wysyłane przez telefony użytkowników przestają jechać, tylko stoją. Oczywiście, nie ma rzeczy idealnych. Mapy Google też nie zawsze mają aktualne dane i trzeba kombinować. Ale jeśli mówimy o nawigacji za darmo, czy prawie za darmo, bo w cenie telefonu i abonamentu miesięcznego, to trudno o lepsze rozwiązanie. Nawigacja Google na bieżąco pokazuje na mapie inne trasy i informuje o tym, o ile dłużej będziesz nimi jechać do celu. Jeśli lubisz jakąś trasę szczególnie albo masz coś do załatwiania po drodze, możesz jednym naciśnięciem wybrać inny wariant. Druga funkcja to dane z kalendarza. Jeżeli używasz kalendarza Google, to wiesz, że można tam wpisać adres, pod którym odbywa się to coś, na co się wybierasz. Zabieg u kosmetyczki, kolacja u przyjaciół, wymiana opon i tak dalej. Z poziomu Android Auto możesz jednym kliknięciem uruchomić prowadzenie do celu z kalendarza. Trzecia, poniekąd naturalna dla telefonu funkcja, to dzwonienie. Tutaj masz swoją listę kontaktów, listę ostatnich połączeń, czyli normalnie. W którymś z materiałów wideo wspominałam o słuchaniu muzyki w samochodzie. Jeśli masz na telefonie aplikacje do słuchania muzyki, jak Spotify czy do radia, jak TuneIn Radio, to możesz je uruchomić w Android Auto. Android Auto nadal nie jest rozwiązaniem domyślnym. Zresztą to całkiem naturalne, bo producenci samochodów rozwijają własne systemy inforozrywki. Jedne lepsze, inne gorsze. Android Auto jest dostępne w coraz większej liczbie modeli, ale nie wszędzie działa tak samo. Dlaczego? Ano dlatego, że nie wszystkie ekrany w samochodach są dotykowe. Albo na przykład funkcje dotykowe są dostępne tylko na postoju, tak jest na przykład w Mazdzie. Co za tym idzie? Korzystanie z Android Auto w takich samochodach jest utrudnione, bo tu wszystko opiera się na łatwości korzystania z ekranu dotykowego. A Ty korzystasz z Android Auto? W jakim samochodzie? Jakie widzisz plusy, a jakie minusy tego rozwiązania? Daj mi znać w komentarzu.